Tak przynajmniej podaje dzisiejszy Evening News. Tymczasem nie milkną echa sobotniego pożaru karuzeli w Plaisance Gardens. Potwierdziły się niestety przypuszczenia, że jedną z ofiar jest Eva Lange. Kanadyjska artystka od kilku miesięcy przebywała w naszym mieście wraz z ekipą zajmującą się rekonstrukcją witraży w starej katedrze. Trudno przewidzieć, czy i jak wpłynie to na dalszy przebieg prac. Eva Lange była specjalistką w dziedzinie sztuki sakralnej, ale także poetką i artystką dźwiękową. Ten smutny poranek w Radio Bleston zakończymy jednym z jej utworów, zatytułowanym Jubal. Ha
I tak to gaśnie. Miałam przyjemność być na koncercie Avalanche i muszę przyznać, że zrobiła na mnie duże wrażenie. Smutno skończył się nam tamten tydzień. Powoli żegnam się z Państwem. Poniedziałek, 16 czerwca, Radio Bleston. Mówiła Karolina Pietras. Do usłyszenia za 2 tygodnie.